Witam, jestem Knitek, to jest moja nowa seria. Zagrajmy tym razem z gry Amnezja Mroczny Obłęd. Tak, wybrałem sobie teraz horrorka, jednakże to nie jest horrorek, jakiego bym oczekiwał. I wątpię, żeby mi ta gra przypadła do gustu, ale postanowiłem spróbować, żeby może się... Może dotrwam do momentu, kiedy to będzie coś strasznego. Póki co, pierwsze odcinki będą nagrywane za dnia, bo to się dopiero tam gdzieś, jak się potworki pojawiają, chyba zaczyna być straszne, więc to sobie zostawię na wieczorki. A póki co teraz już, żeby to przejść te początki, to sobie zagram w dzień. I tak, grę nagrywam tylko dlatego, że była w CD Action, a chciałem nagrać przez wakacje jakiegoś horrorka, a nie mam żadnego innego, a te Slendery te jakoś mi tak nie ciągną, ale chyba na nich się skończy w sumie. Dobra, to chyba by można zaczynać. Co to jest? Jakaś inna historia? Aha, że może... A, dodatki, okej, dobra, no to nowa gra. Ty chcę... Tak, chcę rozpocząć nową grę. Myślałem, żeby była kamerka, ale ja to bym nawet jakbym się bał, czy piszczał, to tak bym się nie ruszył. Moja mimika twarzy przy komputerze jest zerowa. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London. Wprowadzenie do fabuły. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. Jeśli dotrwam do końca, to będzie dość wesoła seria, bo jestem strasznie taki płochliwy i potrafię się przestraszyć byle czym i do takich tego typu gier się strasznie wczuwam, więc to będzie porażka. Okej, na razie to widzę, że mi pada jakiś deszcz przez dach, dziura w dachu jest, jest brzydka kałuża. W dzienniku pojawiło się nowe zadanie. Okej, J. Zadania. Podążaj za plamami płynu i znajdź jego źródło. Okej. Wróć, tam mam jakiś notatnik, coś tam, pamiętnik. Hihi! Yeah. To najbardziej uwielbiam w tej grze. Ja w sumie chyba ją przejdę, tylko żeby sobie rzucać przedmiotami. Znaczy nie przejdę i tak, ale... nie, ale chciałbym przejść. Bo dużo ludzi w nią gra, więc nie jest najgorsza, a... chcę sobie to sprawdzić. O! Ściąga mnie, ściąga, ściąga, ściąga! Nie! Bliżej podłogi! Okej. Dobra, tu mam jakieś duże drzwi. Tarcze. Orzełek! Jej! Tylko, że to jest polski orzeł? Nie wiem, nie znam się. Dobra, idziemy tutaj za tymi plamami. Chyba tędy prowadzą. Tak. Oj, 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 oj. O, coś tu zawiało stąd. Co tu jest? Ani okna, ani dziury. Ciekawe, czym to zawiało, bo raczej nie kominkiem. O, mamy krzesiwo. Możemy teraz sobie, będziemy mogli podpalać te. Rozbijam wszystko. A krzesłem rzucę do żyrandola. Jej! Nie, krzesło damy tutaj na... Trzeba przemeblowanie zrobić, bo mi się nie podoba taki układ mebli. No, tego już nie ruszę niestety. Dobra. Mniejsza o to, nie marnujmy. Kurde, znowu stopera nie mam. Gdzie jest stoper? Dużo tam nie gadałem. Co? O, szafę mamy. Szafę możemy otworzyć, więc zaglądnijmy sobie do szafki. A w szafce jest krzesiwo kolejne. I jakaś szata. Aha! A to, o tym zapomniałem. Tak grałem troszeczkę tylko tam, żeby mniej więcej sterowanie ogarnąć i co tu się robi. Dostałem się z szafy. Okej. Okay. To możemy zbić, ale to nam nic nie da, bo i tak nie możemy tej notatki wyjąć. A jeszcze zbiję to przy okazji, bo to tak mi fajnie wychodziło, pamiętam. Tak. I jep. O, teraz za pierwszym razem. No ale i tak nie możemy wziąć, więc sobie... O, mamy ekran ekwipunku, tu mamy krzem... tu mamy miejsce na oliwę.
tu jest nasz poczytalność nasza. Jak jest ciemno, ponoć się zmniejsza poczytalność. Trzeba wtedy popatrzeć sobie na światełko, żywotność. No i to chyba wpływa na jakoś na naszą grę. Ale nie mam pojęcia, bo tylko tyle, co tam gdzieś u kogoś oglądałem, tam z dwa odcinki, to mniej więcej tylko tyle ogarniam, o co chodzi w tej grze. A tak to będę wszystkiego się dowiadywał na bieżąco. Z potworkami wiem, że się mogę chować, ale co dokładnie, to nie mam pojęcia. Dobra, mogę biec. Tobie przyspiesza? Coś tam przyspiesza. Dobra, tu jest na razie jasno i jest w ogóle tak fajnie, przyjemnie. Trochę mnie tu znosi. Zmywa mi ekran. Uuu. Dlaczego ja dywan wącham? Weź, gościu, wstań z tego dywanu, wiesz, ile tam jest kurzu. Roztoczaj te sprawy. O, krzesło. Hehehe. Szafa, w której mogę się schować. Ups. Surprise! Uhu. Nie, mniejsza o surprise'y. No, ktoś to, co to plamy zostawiał, się krzesłem bawił. Co tu jest? Tu chyba mogę śmieci wyrzucić, tak? Teraz nie dojdę do krzesiwa. Nie dojdę, dobra. Tu nic nie ma, to jakieś płótno. Regały, regały. Dobra, tu nic nie ma, to wychodzimy. Co jest tutaj dalej? Krzesła, krzesła. O, jest o, jakaś komnata, to jeszcze zaglądniemy do niej. Mam iść tam, ale nie pójdę na... O kurde! Pamiętaj, że stojąc w ciemności będziesz stopniowo tracić rozum. Korzystaj z krzesiwa, aby tworzyć źródło światła. Szkoda mi tutaj krzesiwa na to. Ops. Dobra, to wychodzimy stąd, bo tu jest za ciemno. Jakie fajne takie mroczki. Mogę to szafę otworzyć? Mogę. Tylko koszula. Ale z koszulą nic nie ma, żadnej interakcji. O, schody w dół. Zapowiada się lepiej. Tak, jesteśmy Danielem i trafiliśmy do jakiegoś zamku. Tylko nie wiem po co, ale dobra. To chyba powinienem wiedzieć, ale z czego. O, stare archiwum. Wejdźmy sobie do starego archiwum. Tam był tekst, który zignorowałem. O, książki. To też jest fajny przedmiot, można nim rzucać. A przepalić się da? O! Niepalne książki. Ja bym wolał je poczytać, ale... Dobra, mniejsze o to. Idziemy dalej. Patrzenie na dziwne zjawisko, odbiera rozum, zagadki, dokonuje postępu w grze, może zyskać odrodzone punkty poczytalności. To co, już mi punkty poczyta... Lekki ból głowy, no super, świetnie. Rozwiązywać zagadki, fajnie. A tu będzie jeszcze jedno. Niefajne. Chyba jak się zbiera przedmioty, to się też coś dzieje. O, dobra, nie patrzymy na to. Jak będę patrzył, to co się stanie. Dalej lekki ból głowy. To nie ma różnicy wielkiej. Za skrzynkami coś może być. Tutaj nic. Tu jeszcze zobaczmy za tymi skrzynkami. Też nic nie ma? Też nic, okej. Okay. Dobra, to wychodzimy z to. Chociaż tu coś jeszcze jest. Nie, byłem przy tym regale, okej, to mogę wyjść. Jejku, ciemniej niż w nocy. Jej, przedmiot do rzucenia. O, prawie bym coś... W okno. O, fajne pomieszczenie, coś czuję, że tam je... A nie, tu, ten mam iść, to pójdę jeszcze tu, jak mam tam iść. Znowu zawiewa mnie między jakimiś deskami. Dlaczego nie mogę po prostu wywalić tego i uciec sobie? Okej, okay, tu coś to nieprzyjemnie to pomieszczenie wygląda. No musiałeś się durnie odwrócić. Sam. Głowa chyba... No! Nie. Dobra, muszę jakieś coś zrobić, żeby mi to spadło. Spadło.
Pewnie nie w tym sensie. To nie w tym sensie to mówiłem, ale okej. Zrobimy trochę tu bajzer. Bałagan. Jestem bałaganiarz. Skrzynka. Przesiwo. Coś mi się daje, że będę za często ginął. Tu co mamy? Tu też następna... O, jest lampa. Jej! Będę mógł sobie świecić. Podniosłeś latarnię, możesz ją zapalić wciskając F lub otwierając ekran F i punktu Tab i klikając na niej dwa razy. Pamiętaj, że latarnia spala oliwę. Ile mamy oliwy? No nie za wiele. Latarnia, zgaś. To się świeci? Nie. Dobra, no to chyba tu nic nie ma już. Jeszcze tu zerknę. Nie, no nic nie ma, no możemy wyjść. Idziemy dalej. No tu już jest niesympatycznie. Drzwi. Jest światło. Jaśniej, 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 jest. Dobra, tu może... No, co się znowu dzieje? Głowa ci chyba... Ręce się trzyma. Dobra, to samo przynajmniej. Już pewnie zaraz się to zmieni. Przestań się telepać. Jest krzesiwo. Muszę tu zaglądać też do takich śmieci. Tu jest jakaś skrzynia, jakby ją tak wyjąć i otworzyć. Nie, nie da się otworzyć. To spadaj. Tego mi nie trzeba tu podpalać. O, tu sobie mogę otworzyć piecyk. Mogę sobie też otworzyć szafę, a w szafie mam! Kolejne krzesiwo. Spróbujmy to wsadzić do środka. A jak durno to robię w tej grze. No. Wzmacniamy ogień, żeby nie wygasł. Tu dalej, tu też nic nie ma. Mogę sobie spróbować celnąć książką do żerandola. Albo skrzynką. Ale to też jest na marne. O, tu jeszcze zaglądał, tu tak dziwnie wygląda. O, to się otwiera. Tak? Nie, nie, nie otwiera się. No nic tu nie ma, to idę stąd. Coś się dzieje. Mamy jakiś papierek. 19 sierpnia. Chciałbym móc się spytać, ile pamiętasz? Nie wiem, czy coś ze mnie zostanie, gdy wypiję tę miksturę. Nie bój się, Danielu. Nie mogę ci powiedzieć, czemu zdecydowałem się zapomnieć, ale wiedz, że była to świadoma decyzja. Mam nadzieję, że znajdziesz w tym jakąś pociechę. Wszystko ma jakiś cel. Ty jesteś moją ostatnią próbą naprawienia tego, co tu zaszło. Jest szansa, że imię Aleksandra z Brno wciąż wywołuje w tobie gniew, bo jeżeli tak nie jest, to co powiem zabrzmi dla ciebie straszliwie. Udaj się do zamkowego sanktuarium, znajdź Aleksandra i zabij go. Jesteś młody i silny, on zaś stary i słaby, nie zdoła ci sprostać. Jeszcze jedno, twoim śladem podąża cień. Jest to istny koszmar, który załamuje rzeczywistość wokół ciebie. Próbowałem wszelkich sposobów walki z tym potworem, ale nic nie działa. Musisz przed nim uciekać tak długo, jak tylko zdołasz. No, świetnie, pocieszające. Ciekawa się ta gra robi. Mam zabić jakiegoś staruszka. Nie lepiej poczekać, aż sam zginie. Jak staruszek, to już długo nie pociągnie. Kij z tym. Co będę świecił? O, tutaj sobie mogę porzucać miksturkami. Jej. Prawie się udało. Pierwszy raz, jak się tak bawiłem, wcześniej mi się nie udawało. A to teraz już się nie uda. Bo się zaczęło ruszać. No i to tam ucieka. Dobra, jest tu coś u góry? Nie znam za bardzo tej gry. Nie wiem, gdzie tu czego szukać, ale... Spróbuję to rozbić. Nie, to się nie rozbija. No to dobra. Tutaj... Co my tu mamy? Jakaś dźwignia. Przytrzymaj lewy przycisk, poruszaj maszynę w wybranym kierunku, aby przesunąć dźwignię. To się tworzyło, fajnie, aż mnie dreszcz przeszedł. W dzień gram, no. To jestem zdolny. O, mogę coś zmontować chyba. Nie, nie da się zmontować. No, jeżeli... Nie, takie szczypce.
Kolejne. A to co to jest? Jakaś nie. Probówka? Coś w tym stylu. Z jakieś chemiczne laboratorium. Chyba tu już nic nie ma ciekawego. Jest tu coś? Chyba nie. Dobra, tu wychodzimy. Mogę w sumie mikrofon podgłosić. Wow. Robaki. Jak tam mój stan zdrowia? Lekki ból głowy. No fajnie. Jesteś okazem zdrowia. Cieszę się. Paliwo do latarni sobie doleję. Okej. To w sumie można by kończyć. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia.